Dzień dobry! Witamy wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Tomasz Bożarowski i Albert Wolk. Witamy Was w nowym cyklu TVP Wilno z historią na ty. W tym programie będziemy Was zabierać do ciekawych miejsc, odkrywać tajemnice i rozmawiać z pasjonatami historii. Dziś postanowiliśmy ruszyć szlakiem historii miłosnej, pełnej namiętności i burzliwych zwrotów akcji. Jest to wspólna historia narodu polskiego i litewskiego. Zapewne Państwo zastanawiają się, kim są bohaterowie polsko-litewskiego love story. Ta historia ma już blisko 500 lat. Jest dramatem Zygmunta Augusta i jego wybranki. Namiętne uczucie, które połączyło tę parę, zaczęło wówczas posadami państwa i stało się jednym z najczęściej przywoływanych motywów historycznych w polskiej kulturze. Dziś tej historii poświęcimy nasz program. Wspólnie z Albertem dostarczymy Państwu dużą dawkę wiedzy, emocji i co ważne, nie zabraknie też wielu ciekawostek. Zaczynamy! Królewskie mariaże stanowiły sprawę wagi państwowej. W życiu Zygmunta Augusta były konieczne kalkulacje, ale też padła szczala amora. Król żenił się trzykrotnie. W 1543 roku poślubił Elżbietę Habsburżankę. 10 lat później został mężem jej siostry. Jednak zanim doszło do małżeństwa z Katarzyną, król po śmierci Elżbiety ożenił się z owdowiałą Barbarą Radziwiłłówną. Uczynił to potajemnie i wywołało to lawinę oburzenia. Pierwsze i trzecie małżeństwo było wynikiem kalkulacji politycznych. Potęga dynastii Jagiellonów w połowie XVI wieku chwiała się i dawne pozycje przywrócić miał mariaż Jagiellona z przedstawicielką rodziny Habsburgów. Pierwsze małżeństwo Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsburżanką okazało się krótkie. Z powodu epilepsji Elżbieta umarła 11 czerwca 1545 roku. Wiadomość tę Zygmunt August przyjął nie ze smutkiem, lecz z ulgą, ponieważ już w tym czasie w jego sercu była Barbara Radziwiłłówna. Ród Radziwiłłów był z jednych najbardziej wpływowych w Wielkim Księstwie Litewskim, a nawet w ówczesnej Europie. Młoda wdowa po wojewodzie trockim Stanisławie Gasztoldzie oczarowała króla. Zakochał się w niej bez pamięci. Organizował dla niej bale, obsypywał klejnotami, nawet sprowadzał labędzie do stawu. W 1547 roku potajemnie się z nią ożenił. Czyn króla wywołał zamęt, sprawą zajął się Sejm. W lutym 1548 roku wprowadził Radziwiłłówny na Wawel, a uroczystości koronacyjne odbyły się 7 grudnia 1550 roku. Szczęście młodej pary przyćmiła choroba Barbary, która stała się przyczyną jej śmierci w dniu 8 maja 1551 roku. Gdy zmarła Barbara Radziwiłłówna, król Zygmunt August spełnił jej przedśmiertną prośbę i przewiózł trumnę z Krakowa do Wilna, przez miasta i wsie idąc pieszo. O tym dziś rozmawiam z doktorem Józefem Szostakowskim, ekspertem historii Wilna. Czy rzeczywiście król Zygmunt August tak żegnał Barbarę Radziwiłłówną? Trasa, droga od Krakowa do Wilna, 630 km, prowadził ten szlak jagielloński z Krakowa przez Lublin, przez Białystok, przez Grodno. Trasa długa, żegnał rzeczywiście, szedł pieszo za trumną królową. Właściwie to była taka kolebka, którą niosły dwa konie, ona była zawieszona. Kiedy oczywiście król jechał, bo poruszał
poruszał się ten kondukt żałobny 30 dni, właściwie około miesiąca, i przed świętym Janem w końcu czerwca już byli w Wilnie, ale kiedy zatrzymywali się na nocleg, to odbywały się nabożeństwa, król w tym uczestniczył, a kiedy kondukt żałobny szedł przez większe miasteczka, osiedla, to król Zygmunt August siadał z konia i szedł za trumną królowej polskiej Wielkiej Księżny Litewskiej, prawda, z opuszczoną głową, żeby pokazać swój wielki żal po stracie ukochanej małżonki, tak. Dlaczego Bona Sforza czyniła wszelkie przeszkody w pobraniu się Zygmunta Augusta oraz Barbary Radziwiłłówny? Zygmuntowi Augustowi była już jakby przeznaczona inna osoba, córka pruskiego księcia Albrechta. I tutaj te układy możnowładców łamały się. Poza tym widocznie Bona nie chciała dopuścić do małżeństwa potężnego króla z przedstawicielką potężnego rodu Radziwiłłów. Chodziło o to, czy aby być może nie nastąpi secesja Wielkiego Księstwa Litewskiego od korony. No, poza tym król popełnił, prawda, krąg bardzo nieostrożny, bo chciał wziąć za żonę osobę niekrólewskiego pochodzenia. Być może królowa Bona lękała się, że senatorowie zdetronizują króla, prawda, bo była bardzo ostra była rozmowa na Sejmie i król jednak uparcie powiedział się, że królowej się żony się nie wyrzeknie. Czy rzeczywiście Bona Sforza rozkazała zorganizować zamach na Barbarę? To jest tylko legenda. Barbara Radziwiłłówna chorowała, traciła dziecko, prawda? Urodziła przedwcześnie i bardzo poczuła się źle psychicznie, proszę Państwa. I jeżeli chodzi o źródła historyczne, to prawdopodobnie jednak było to zapalenie. Zaczęło się rozkładać ciało. No wiadomo, jak to dzieje się podczas nowotworów. Barbara Radziwiłłówna oczywiście cierpiała, przebywając na Wawelu. Także ona nie pokochała Krakowa. Kraków też jej nie pokochał. I jak wiemy z legendy, ostatnie dni swego pobytu w Krakowie, być może ostatniego dnia przed śmiercią, prosiła Zygmunta Augusta, żeby pochował ją w lesie, nie zostawił w Krakowie, a w katedrze wileńskiej, co też się i stało. Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że za pochowaniem Barbary Radziwiłłówny w Krakowie byli Radziwiłowie. Radziwiłom to była wielka nobilitacja. Nasza córka i moja siostra, prawda, tak pewnie myślał Radziwiłł Rudy, prawda, zostanie pochowana między królami w panteonie królewskim. Mamy wiele wersji odnośnie przyczyn śmierci królowej Barbary. Wersja taka powszechna, że być może królowa otruła. Myślę, że to wersja dyskusyjna, niczym raczej nie potwierdzona. Ona jest popularna taka, może dlatego, że królowa Bona była osobą dość władczą i dość okrutną. Do dziś zachowało się bardzo mało pamiątek po Barbarze Radziwiłłównie. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej były trzy pierścienia oraz insygnia pogrzebowe znalezione w trumnie monarchini we wrześniu 1931 roku w krypcie Bazyliki Wileńskiej. Natomiast dzisiaj w Palacu Vlaco w Wilnie jest replika korony oraz pierścienia Barbary Radziwiłłówny. Na obrazie Jana Matejki z 1867 roku zostały wprowadzone rekwizyty i zdaniem znawców malarstwa nie są przypadkowe. Portret Bony, konflikt z synem, róża i lutnia, symbole miłości, labędź, symbol wierności, kometa, symbol nadchodzącego nieszczęścia. Jestem ciekaw, na ile motyw miłości Zygmunta Augusta znalazł swoje odzwierciedlenie w literaturze XVI wieku. I o tym porozmawiam z doktorem Romualdem Naruńcem. Panie doktorze, czy motyw miłości Zygmunta i Barbary był obecny w ówczesnej literaturze?
miłość Zygmunta Augusta do Barbary, ona jakby przekroczyła progi, bariery wieku XVI, bo można powiedzieć, chyba zwrócić uwagę na to, że to była po prostu miłość taka ponadczasowa. I dlatego nic dziwnego, że znalazło to odzwierciedlenie w literaturze. Co prawda nie od razu, ale już w wieku XVIII Alojzy Feliński i Franciszek Wężyk napisali dwa dramaty, tragedie pod tytułem Barbara Radziwiłłówna. Były to, powiedzmy, dramaty bardzo w takim stylu klasycystycznym, wzorcowym i można powiedzieć, że należały do takiego kanonu lektur polskich. Gdy zostały wystawione na scenie w 1818 roku w Warszawie, to publiczność bardzo je upodobała i było to w ogóle jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Świadczyłoby to o tym, że postać Barbary Radziwiłłówny i była żywotna również nie tylko na Litwie, ale już też także w społeczeństwie polskim. Czy rzeczywiście, kiedy wyszła na jaw historia miłości Zygmunta i Barbary, rozpowszechniano różnego rodzaju paszkwile obrażające Barbarę oraz ród Radziwiłłów? Te paszkwile pojawiły się jeszcze za życia Barbary. Przypomnieć należałoby, gdy zapoznali się oni, tak, to Barbara była w tym czasie wdową i w kilka lat ten związek z Barbarą Zygmunt August ukrywał. Niechętna tym związkom była królowa Bona i stąd różne takie paszkwile były. I te paszkwile spowodowały, że pojawiła się taka czarna legenda, która oczarowała króla, która w celach sukcesów Radziwiłłów powodowała, że on się w niej zakochał i została ona królową Polski. Więc to chodziło o te wpływy, o różne, powiedzmy, takie koligacje i dlatego pojawiła się czarna legenda, która z kolei potem jakby w innej wersji pojawiła się już biała legenda Barbary. I dlatego w końcu teraz my mówimy o takiej już wypośrodkowanych informacjach. Jeżeli przytoczyć inne opisy, prawda, Zygmunta Augusta, on będzie mówił o miłości. Gdy Radziwiłłowie będą wypowiadali się, to również oni bardzo dobrze o niej mówią, bo to jest jednak taka wspólnota interesów. Więc można różne rzeczy przytaczać. Chciałbym również przypomnieć wypowiedź jednego z historyków wileńskich, XIX-wiecznych, o Michale Balińskim. Gdy on wydał pamiętniki o królowej Barbarze w 1837 roku, one stały się bardzo popularne, co spowodowało, że zostały uzupełnione przez niego i jeszcze dwukrotnie wydawane, uzupełniane. Sama postać królowej Barbary stała się dla Balińskiego takim impulsem do badań historycznych. On opowiadał w ten sposób, gdy przechodził obok ruin czy gruzów zamku książęcego, to przypominał właśnie te miejsce, gdzie odbyła się, gdzie miała miejsce wielka miłość Barbary i Zygmunta Augusta. I to spowodowało właśnie napisanie przez niego nie tylko tego utworu, ale również innych, między innymi historii Wilna. Wiosną 1931 roku Wilno nawiedziła wielka powódź. Wieczorem 24 kwietnia woda już była 15 metrów od murów katedry. Następnego dnia podziemia zostały zalane. Jednak w prasie zapewniano, że świątyni nic nie grozi. Na skutek przedostania się wody do wewnątrz katedry w kaplicy świętego Kazimierza oraz w lewej nawie świątyni osunęła się posadzka. Dlatego latem 1931 roku powołano Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej, na czele którego stanął profesor Julian Kloss, a jednym z członków komitetu był znany konserwator Stanisław Lorenz. Sytuacja była groźna, ponieważ katedra jest zbudowana na bardzo niestabilnym gruncie. W czasie prac pod kaplicą świętego Kazimierza odkryto puszkę z sercem zmarłego w Mareczu króla Władysława IV Wazy. Największa sensacja wydarzyła się jednak 21 września, gdy architekt Jan Pekša i towarzyszący mu technik Kazimierz Wilkus wybili otwór w murze i zobaczyli wąski korytarzyk w podziemiach. Tak
odkryto kryptę królewską. Znaleziono szczątki i koronę króla Aleksandra Jagiellończyka, szczątki Elżbiety Habsburżanki i szczątki Barbary Radziwiłłówny. Szczątki Barbary zachowały się w bardzo należytym stanie, gdyż były posypane wapnem przed przewiezieniem z Krakowa do Wilna. Wapno musiało zapobiec rozłożeniu się ciała, gdyż kondukt żalobny posuwał się bardzo powoli. I rzeczywiście, król Zygmunt August przez wsie i miasta szedł pieszo. Po śmierci Barbary Radziwiłłówny rozpowszechniano różne wersje przyczyn jej zgonu. Jednak dzisiaj onkolodzy po zbadaniu opisów przebiegu choroby wnioskują, że prawdopodobnie przyczyną śmierci był nowotwór. Ponad wszelką wątpliwość, Barbara Radziwiłłówna kochała perły. W opisie jej posagu, gdy wychodziła za Stanisława Gasztolda, są zapisane perły. Mnóstwo perel. Dlatego Zygmunt August zlecał swoim agentom skupującym klejnoty do skarbca królewskiego, aby nabywali co wspanialsze okazy perel. Po śmierci Barbary jej klejnoty i kosztowne suknie Zygmunt August przechowywał na zamku w Tykocinie. Te wspaniałe ubiory, zgodnie z testamentem króla, miały przypaść Annie Jagiellonce. Ale już jesienią 1574 roku okazało się, że złożone w piwnicach zamkowych padły pastwą szczurów. Ale co stało się z bajecznymi wprost perlami królowej? Po śmierci żony król schował perły do specjalnej szkatuły. Po śmierci króla drogocenna biżuteria została rozkradziona. Zachowała się korespondencja angielskiej królowej Elżbiety I Tudor, w której pisała do swoich agentów w Polsce, aby nabyli perły Radziwiłłówny. Taką oto drogą znalazły się perły Radziwiłłówny w skarbcu brytyjskich monarchów. Jednak później przy rozdziale korony księstwa Hanoweru i Anglii perły stały się własnością księstwa Hanoweru. Czekamy na Wasze opinie, pytania, zdjęcia w sieciach społecznościowych. I kto wie, może Wasze pytanie, może Wasze zdjęcie zostanie tematem kolejnego programu. A gdyby ktoś chciał zwiedzić katedrę, jej podziemia oraz Palac Dolny, to możecie zrobić codziennie. Do widzenia! Do widzenia!